Uwaga 17. Witamy wszystkich serdecznie. Akwarystyka rodzinna. Ja. Witamy serdecznie. Niunia, ty chcesz pierwsza opowiadać? Tak, pierwsza. Proszę bardzo. Sama. Sama, dobrze. Uwaga, minęły 2 tygodnie. Dwa tygodnie. Akwarium jest ładne. Akwarium jest ładne. No mów sama, opowiadaj sama. Rybki się świetnie bawią. Bawią się świetnie? Bawią się belka. Tak? Które się tak bawią w berka? Pęczaneczki? Tak, pęczanki. A które najbardziej lubisz rybki? Góry. Górami? Te z pręcikami? Wow. Ale którego lubisz? Tego srebrnego pręcika większego, czy tego małego, czerwono-srebrnego, takiego malutkiego? Małego i dużego. Aha. Lubi dwie rybki. I to koledzy? Tak. Nie biją się? Fajne rybki, tak? Nie dokuczają sobie. Ganiają, a tylko się bawią tak berka. Mhm. Też bardzo. I co Nina jeszcze opowiesz? A to wnoczki 7 mogę, to też tak się bawią trochę. Tak? A te żółte naczyna, a to... Ten... Żółty barwniaczek? Mówisz o barwniaczkach, tak? Tak. Żółta to dziewczyna, ta co teraz jest na środku, tak? Z czerwonym brzuszkiem. Taka kolorowa. A chłopiec, jakiś samczyk, jaki ma kolor? Czerwony. Tak? A w którym kokosku mają domek? Po lewej stronie czy po prawej? Po lewej to jest, tak? Po lewej stronie w kokosku barwniaczki sobie zrobiły domek i chyba planują założyć rodzinkę, tak? Będzie, fajnie. Będzie rodzinka.pl. Rodzinka barwniaczków. Okay. Się niedługo może powiększyć. Teraz mamusia opowiada, czy jeszcze ty? A jeszcze ja. To opowiadaj. A małe dzidziusie urosną i będą małe dzidziusie. Tak? I będziemy karmili? Tak. Tak jak pielęgniczki kakadu? A już nam urosły, co? Ile już mają długości? Duże są rybki? 2 centymetry? No. Tyle. Kakadu, o, teraz tyle. Nasza parka barwniaczków się poprawia. Tyle. Tyle, to już duże rybki. Kakadu, tak? W drugim akwarium mamy? Tyle. Tak, dosyć duże. I można poznać, które to chłopiec, a która dziewczyna. Mhm, mamy tak. A mają inne paski. Tak. Tak, mają... Jeszcze ja opowiadam. Proszę bardzo. Uwaga. O rybki, a nie o zaleć akwarium. O roślinkach może coś opowiedz. Jakie ostatnio roślinki posadziliśmy ładne? Jak one się nazywają? Opowiedzieć ci? Bucki. 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 To są poprzypinane chyba twoimi spineczkami. Tak chciałaś, żeby tak zrobić ładnie, tak? Żeby się złapały za korzonek. No to tak zrobiliśmy. I akwarium jest ewidentnie bardziej teraz kobiece. Tak. Bardziej nasze. No, spineczki w akwarium. Zakupiliśmy sobie właśnie na pierwszy plan. Można pisać? Sobie zanotowałem, wiesz, Niunia? Żeby nie pomylić czegoś. Bucki potocznie. Bardzo fajne roślinki. Buce falandry. Ja jeszcze mówię. Opowiadaj, ja ci będę podpowiadał. A jakie mamy odmiany tych bucek? Ładne, kupione. Mamy Hades. Bardzo nam się podoba. Tak. Mamy Wizard. Tak. Też fajna odmiana właśnie. Velvet Green. Bardzo. I to akurat chyba z przodu jest na środku. Bardzo ładnie, kolorystycznie wybarwiona ta roślinka. No ogólnie wszystkie te odmiany są fajne, ale różnią się tak szerokością liści i kolorem od spodu, łodyżek, tak? Różne są. Malutkie, większe. Trochę żeśmy sobie tutaj urozmaicili. Tatuś. Słucham. A mogę
wejść, Siusiu? Możesz iść, Siusiu. Poczekamy na ciebie. To przez ten czas mamusia opowie, dobra? A możecie o mnie czekać? Poczekamy, a mamusia będzie opowiadała. Możesz. Dobra, możesz. Dziękuję. Czekamy. Tak. Jak pójdę, to weźmiecie, dobra? Dobra. No opowiadaj, mamusia, teraz swoją wersję. Lotosek twój pięknie idzie do góry. Tak, mogę powiedzieć o swoim lotosku, który tu pięknie buja się na środku akwarium. Powiem tak, dziś rano... Ale dobrze mówisz. Wiem, tak myślę. Dzisiaj rano ledwo wystawał za naszego bucka, a po powrocie, po 4 godzinach, liść już jest w połowie akwarium, także wystrzelił strasznie wysoko do góry. No, wypuścił jeden na razie ten liść na wodny, nie? Jeden a chyba są ze 3 albo 4 podwodne. No, na razie nic mu tam nie odcinamy, nie przeszkadzamy. Niech sobie trochę energii ze światła pobierze. Chodź, Nimia, będziemy opowiadali dalej. No. I co jeszcze? Sobie. Teraz ty? Mój czas o tym się skończy. Ja jeszcze. Dobrze. A mogę wylistać? Jasne. A co chcesz pokazać? A palcem. A gdzie są barwniaczki? Barwniaczki z przodu są. O tutaj. A ci najpierw. Przy swoim domku. Właśnie tak. Tego kokosa wybrały, tak? Tak. A pilnują. Tam jest jedno wejście, jeden tylko. Jedno wejście, jeden otwór, także powinny upilnować bez problemu, jak sobie złożą ikrę. Roślinki się poukorzeniały, nie, tak, ja, Mimia? Ja ofa... Puszczają nowe listki, roślinki? Pokaż, jest kosiarka. Kosiarka jest, o, już teraz na środku. Jedna kosiarka pilnuje porządku, tak? Tak. Sprząta, jak urosną jakieś krzaki. Fajna rybka, co? Pomaga nam. Tak, czasami. Pomaga. A przy okazji się naje. No, pożyteczna rybka. Tak, z przodu te czerwone alternatory Rejneki Mini już widać, że się fajnie ukorzeniły i puszczają małe pączki, listki już od góry. Jeszcze kolor nie jest ten, co trzeba, ale zaczynają wyglądać fajnie. Z tyłu też widać, że już się trochę zagęszcza. Zakwitł nam kolejny anubias, akurat w tym akwarium, ten tak? Wąskolistny też ma tam... Tam na środku go ładnie widać? Tak, na środku w korzeniu puścił sobie pączka i też ma kwiatuszek bardzo ładny. No i tak, jak na razie jest wszystko w porządku. Ale co najważniejsze, to nie ma glonów? Nie, nie ma glonów, jeszcze nic się tutaj nie zadziało takiego, ja nic na razie nie nawożę. Nie kombinuję, nie rozrabiam, niech to wszystko sobie pomału się ukorzeni. Dawałem trochę potasu, żeby się roślinki poukorzeniały. Chodź, Nia, będziemy jeszcze opowiadać. A ty nie mogę? Nie, nie pokazuj konika. To nie jest film o koniku, tylko o rybka. A konik umie pływać? Umie. No w sumie to umie. Konik. To jest konik polski. Tak, konik polski. No i tak... Z tyłu już rosną roślinki, w prawym rogu mamy roślinkę, która się nazywa Aponogeton crispus. Kupiona była bulwa, po lewej stronie była też, ale nie urosła nam. Dokupiliśmy jeszcze raz i już puszcza, także niedługo będzie symetrycznie, znaczy no tak nie symetrycznie, ale z dwóch stron będą sobie listki. Ja trochę może podniosę, o to pokażę jak to wygląda, żeby było widać, no bo i one trochę nam tutaj właśnie fajnie sobie pływają, o, korzonki są, pistie tam sobie fajnie rosną, to zaraz będziesz nie układać puste, już zaraz skończymy. No, wszystko generalnie bardzo fajnie sobie tutaj rośnie, rozkręciło się i... Jak na razie wszystko ok. No i jeżeli chodzi o bulwy, no to tak, od kupiłem za pierwszym razem, zupełnie nie było opisu, więc stwierdziłem, że tam nic nie trzeba kombinować, tylko wystarczy wsadzić do podłoża. Okazało się, że jednak teraz od innego sprzedawcy zakupiłem, załączył małą instrukcję.
Obsługi bulby? Obsługi bulby, roślinki. To samo tyczy się lotosów. Mamy lotosy, dwa czerwone tygrysie. I mamy dwa zielone. Generalnie jest tak łatwiej, jeżeli się uszkodzi trochę bulwę, skaleczy się podobno na pół centymetra nożykiem i trochę trzeba zawiercić, znaczy tak poruszać nim, żeby po prostu okaleczyć bulwę, wtedy ona wypuszcza dużo więcej roślinki, wychodzi z tej bulwy. Chyba w ogóle wypuszcza wtedy korzonek, tak? Czy to tak, tak, no właśnie tak, ja nie wiem, nigdzie o tym nie, znaczy w sumie to ja nie czytam instrukcji, to jest feler. Na stronie na pewno na aukcji nie czytałem, nie? Ale ogólnie, no tak trzeba robić, jeżeli ktoś kupuje bulwy i nie ma załączonej żadnej instrukcji, nie czytał, no to na pewno to roślinkom pomaga. Zresztą bardzo ładnie rosną z bulwy, no bo wiadomo, że to jest jednak 100% gwarancja, że na pewno nam coś z tego wyrośnie. Na koniec filmu jeszcze wrzucę kilka takich ujęć z bliska, jak tęczanki sobie tam pływają, jak barwniaczki ze sobą pływają, już bez głosu, ale żeby sobie obejrzeć to z bliska. Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Minęły dwa tygodnie, tak? Tak. Jest fajnie. Jak na razie jesteśmy zadowoleni. Spokój, bez żadnych szaleństw tutaj. Nie mamy żadnej rewolucji. Pomału sobie wszystko żyje. No i czekamy, aż barwniaczki założą rodzinę. Następny filmik planujemy jeszcze w święta. Aha, życzymy Wam wesołych świąt. U nas trochę kaszelków i chrypy. Nie wiem, czy słychać u mnie, ale trochę jest. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, tak? I te święta wielkanocne. No i korzystajcie z czasu wolnego, spędzajcie. Aktywnie. Rodzinnie przy akwarium, tak, najlepiej. Tak, Junia, życzymy wesołego dyngusa mokrego, tak? To zdrowych i pogodnych świąt Wielkiej Nocy. Tak jest. Dziękujemy bardzo za polubienia, za komentarze, za subskrypcje. Pozdrawiamy Was serdecznie. A i planujemy nagrać filmik na temat książek, gazet. Trochę opisać i opowiedzieć, z których sobie wieczorami czytamy, oglądamy. Możesz. Jutro nagramy, tak? Opowiesz o książkach, które przeczytałaś. Tak? A masz 4 lata. Dużo już książek przeczytałaś? Junia? Jeszcze nie. Ale oglądałaś dużo obrazków i zdjęć rybek, tak? I o tym opowiemy. Dokładnie. Pokażemy, jakie mamy jakie gazetki. Są książki ciekawe. Jakie książki. Opowiemy parę zdań. No. Tak? Tak. Każdy opowie o swojej ulubionej książce. Dziękujemy, pozdrawiamy. To pa! Pa, do widzenia! Do widzenia, pa!